Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie, moi kochani. Dzisiaj rozpakowanie klawiaturki, którą sobie ostatnio kupiłem. A będzie to Tracer Islander. Klawiaturka i mysz bezprzewodowa. Zobaczmy sobie, pudełeczko tak wygląda. Teraz je sobie otworzymy. Prawda, ładny niebieski wydźwięk klawiaturki. Zaraz zobaczymy sobie, co tutaj się nam w pudełeczku kryje. Zaraz go sobie tutaj otworzymy troszeczkę sobie. Muszę chyba pomóc. O, dobrze. Tutaj jedna jest część i tutaj druga. O, dobrze jest. Pierwsze otwarcie za nami i prezentuje nam się tutaj klawiaturka, która jest taka bardzo lekka. Teraz wyjmiemy z opakowania. Klawiaturka bardzo lekka, z przyciskami multimedialnymi i z fajnymi odstępami pomiędzy klawiszami, także łatwo się tutaj nadusza. Bardzo łatwo się tutaj nadusza. Klawisze są bardzo ciche. Taka klawiatureczka nas tutaj prawda spotkała. I tutaj mamy jeszcze małą instrukcję obsługi. No i tutaj mamy myszkę przyjemną, taką malutką. Teraz ją sobie tutaj wyjmiemy. Fajna taka tutaj z takimi chropowatymi bokami i fajne przyciski. Roller bardzo płynnie chodzi. Świetna sprawa. I tutaj przycisk pewnie do czegoś on tutaj służy. Prawda? I oczywiście w zestawie bateryjki. Dwie do myszki i dwie do klawiatury. Są to te mniejsze paluszki. Prawda? Także mamy tutaj zestawik, który prawda, który tutaj jeszcze, moi kochani, jest. Zastanawiało mnie jedna rzecz, na co nie zwróciłem uwagi. Gdzie jest ten nadajnik, który podłączamy do kompa? Jest tutaj sprytnie ukryty był, ale jest, mały, ale jest nadajnik na USB, ponieważ bez tego nasza klawiaturka działać nie będzie. Bardzo mały, także praktycznie będzie niezauważalny, jeśli chodzi o długość. Także tak wygląda nasz zestaw, który dzisiaj dla Was rozpakowałem. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu i do następnego. Trzymajcie się, cześć!